Strategia dla Polski. Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen. I czas na Strategię dla Polski w naszym studiu. Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o leśnictwie i o tym, czy Polska powinna mieć, pewnie powinna mieć, ale czy ma jaką strategię leśną, bo wydaje się, że w tej chwili zasoby naturalne stały się istotnym tematem w kształtowaniu i gospodarki, i życia społecznego. No to jak to wygląda, pani minister? Mamy wypracowaną na lata strategię, jak kształtować nasze dobra przyrodnicze? Zawsze wskazywaliśmy, że kwestie ochrony przyrody, kwestie ochrony naszego dziedzictwa naturalnego, kwestie związane właśnie z decyzjami dotyczącymi naszych zasobów naturalnych, to są strategiczne decyzje dla naszego państwa. Mam wrażenie, że przez długi czas to się nie przebijało, w sensie takim, że każdy traktował te informacje trochę jak dyskusje o kwiatkach i motylkach, czyli nic nieznaczących tematach. A zawsze podkreślamy, że tak naprawdę często za dyskusją o kwiatkach i motylkach toczy się dyskusja o prawdziwych interesach, w tym interesach gospodarczych. I tak jest w przypadku dyskusji o gospodarce leśnej, dyskusji o ochronie przyrody. Często również przecież ochrona przyrody jest wykorzystywana jako pewnego rodzaju narzędzie do blokowania inwestycji czy rozwoju gospodarczego naszego kraju. Ale to jeszcze raz, dyskusja o tym, czy zachować konkretny gatunek motyla albo konkretny gatunek rośliny w danym miejscu, to często nie jest tylko dyskusja natury, li tylko przyrodniczej, ale także biznesowej? Bardzo często tak. Przykładem niech będzie Natura 2000 i sposób jej wprowadzania za czasów naszych poprzedników. Był przygotowany projekt jeszcze świętej pamięci profesor Jan Szyszko za tak zwanego pierwszego PiSu. Przygotowywał listę obszarów, które powinny ze względu na to, że właśnie mają ten wyjątkowy charakter, że mają cenne siedliska czy gatunki być objęte tą formą ochrony. Pojawiła się jednocześnie tak zwana shadow list, czyli lista, która dotarła do Komisji Europejskiej drugim obiegiem od organizacji pozarządowych. I to tą shadow list nakazała wdrożyć Komisja Europejska. Dzisiaj, kiedy weryfikujemy te obszary, okazuje się, że bardzo często nie ma tam przedmiotów ochrony, ale jest potężny obszar chroniony i właśnie przy realizacji inwestycji na to się powołuje Komisja Europejska, że wchodzimy czy ingerujemy w obszar chroniony i bardzo trudna jest dyskusja, żeby udowodnić, że tam przedmiotu ochrony nie ma. Czyli kiedyś, parę ładnych lat temu, okazało się, że organizacje przyrodnicze, co zgłosiły listę, która mniej odpowiadała warunkom przyrodniczym, a bardziej pewnym przyszłym inwestycjom przemysłowym na przykład? Dzisiaj widzimy, że często ta propozycja tak zwanej shadow list opierała się albo na historycznych danych, albo na bardzo ogólnych informacjach niezweryfikowanych w trakcie inwentaryzacji terenowej, niepotwierdzonych. No, przykładem niech będą tereny nadmorskie, wydmy. Zgłoszono i objęto ochroną kilkaset hektarów jako cenne siedliska. Dzisiaj, kiedy dokonujemy inwentaryzacji, okazuje się, że tych chronionych siedlisk powinno być kilkadziesiąt hektarów, więc zdecydowanie mniej. A jak ważne dla Polski są tereny nadmorskie w kontekście rozwoju gospodarczego, budowy portów i różnego rodzaju dróg gospodarczych właśnie tam, myślę, że nikomu już nie trzeba tłumaczyć. Ale to jest tak, że ta shadow list, czyli ten jakby no de facto zastępczy dokument, który w pewnym momencie się pojawił, to jest taka typowa procedura, że polski rząd coś opracowuje, a do urzędów europejskich trafia inny dokument i on jest przyjmowany? Oczywiście nie, natomiast no, na shadow list, która dotarła do Komisji Europejskiej, musiał się zgodzić już kolejny rząd i stąd wdrożenie i objęcie ochroną tych obszarów. Dzisiaj, kiedy nadrabiamy zaległości zostawione przez naszych poprzedników, bo przecież okazało się, że spoza kilkuset dokumentów, które powinny być wytworzone w ramach Natury 2000 w celu realizacji zapisów dyrektywowych, nie było na moment objęcia przez nas władzy żadnego i Komisja natychmiast wszczęła przeciwko nam postępowanie. W związku z tym przy tej okazji właśnie, żeby zweryfikować, chodzimy w teren, mówię tutaj o regionalnych dyrektorach ochrony środowiska i urzędnikach, weryfikujemy i wychodzą nam często właśnie takie informacje. Pani minister, na ile jest tak, że w tej chwili ta przyroda to jest nie tylko walka między no, jakimiś tam interesami, ale to jest także walka między państwami. Że nagle okazuje się, że kwestia ochrony przyrody, ochrony zasobów przyrodniczych jest już przedmiotem rywalizacji
państw w ich realizacji programów gospodarczych. Oczywiście ochrona przyrody jest ważna i to jest również nasza wspólna odpowiedzialność wobec dzisiejszych i przyszłych pokoleń. I to jest oczywiste. Zrównoważony rozwój to jest ten, który uwzględnia poza kwestiami społecznymi, gospodarczymi również kwestie przyrodnicze. I Polska doskonale sobie z tym radziła przez ostatnie dziesięciolecia albo nawet ponad 100 lat. My zresztą nawet po odzyskaniu przez Polskę niepodległości natychmiast przystąpiliśmy do jakby działań związanych z ochroną przyrody i mamy to wpisane niejako w nasze DNA. W tym czasie państwa Zachodu u siebie dużo przyrody niszczyły i skutecznie zniszczyły, wybudowały różnego rodzaju inwestycje i dzisiaj, kiedy dociera do nich świadomość, co zrobiły, chciałyby ostatnie jeszcze tereny cenne zachować, ale te tereny widzą u nas, a nie chcą podejmować wysiłku odtwarzania tych terenów u siebie. Myślę, że wtedy, kiedy rozmawiamy o zasobach, warto zwrócić uwagę na przykład na Norwegię, która jest przecież trzecim, jeśli chodzi o skalę świata, eksporterem ryb. I to jest dla nich taki interes strategiczny. Oni bardzo zazdrośnie strzegą suwerenności w tym zakresie, sposobu zarządzania. Bardzo pilnują tego, wiedząc, że jakby eksploatacja będzie szkodziła im, ale również przyszłym pokoleniom, ale też boją się tego, żeby do tego rynku ktoś inny próbował, tym rynkiem próbował ktoś inny zarządzać. Czemu nasz surowiec drzewny nie miałby tak być traktowany jak strategiczne dla naszego państwa? Przecież to jest kilka procent PKB, jeśli chodzi o przemysł drzewny i udział w naszym krajowym PKB. W naszym, tak. PKB-owym produkcie krajowym brutto. Pani minister Małgorzata Golińska w naszym studio, a my w ogóle mamy możliwości kształtowania w obecnej Unii Europejskiej własnej strategii leśnej, strategii ochrony i wykorzystywania zasobów przyrodniczych? Zgodnie z podziałem kompetencji środowisko jest tematem wspólnym, natomiast gospodarka leśna jako taka jest wyłączną kompetencją państw członkowskich. Niestety od jakiegoś czasu widzimy, że Komisja Europejska, często naciskana czy prowokowana przez różnego rodzaju organizacje pozarządowe, próbuje właśnie pod tym hasłem środowiska sięgać również do kompetencji wyłącznych i tak się dzieje w przypadku dokumentów, które się pojawiły w ostatnich latach, strategii do spraw różnorodności, którą przedstawiła Komisja Europejska, czy ostatnio projektu rozporządzenia o odnowie zasobów przyrodniczych. Wszędzie tam hasłem jest środowisko, natomiast ingerencja jest w gospodarkę leśną. No, najbardziej jaskrawy przykład oczywiście to jest już decyzja w Komisji Envi Parlamentu Europejskiego, gdzie wprost mówi się o otwarciu traktatów i odebraniu wyłączności do gospodarki leśnej państwom członkowskim i przepisania tego jako kompetencji wspólnych. I to też myślę, że warto, żebyśmy byli bardzo czujni w dyskusji na te tematy, wiedząc, jak olbrzymim majątkiem na pniu mamy, z jak dużym majątkiem mamy do czynienia, bo przecież prawie 80% lasów w Polsce są lasami państwowymi, czyli majątkiem Skarbu Państwa. W innych państwach, w innych krajach dominująca jest zwykle własność prywatna. I tam się rzeczy komisja będzie miała mniejsze możliwości, żeby wpływać ze swoimi projektami. Na pewno będzie miała mniejsze możliwości. Warto również obserwować, jak kształtuje się eksport i import drewna. Ostatnio słyszałam, że coraz więcej tarcicy skandynawskiej wpływa do Polski. W związku z tym trudno nie zadać sobie pytania, czy pewne działania ograniczające pozyskanie drewna u nas nie są realizacją interesu innych państw. Z drugiej strony, jeśli czytam, że wiele organizacji pozarządowych dostaje środki z tak zwanych funduszy norweskich właśnie na to, żeby przygotowywać zmiany w prawie w naszym kraju, które spowodują albo tak zwany nadzór społeczny nad lasami, albo wyłączanie terenów pod ochronę właśnie z gospodarki leśnej. I to wszystko są fundusze skandynawskie. Złożenie tego wszystkiego ze sobą powoduje, że naturalnym jest pytanie, czyli czyje interesy realizują te organizacje, jeśli za obce pieniądze chcą zmieniać prawo w Polsce, a z drugiej strony czy my powinniśmy tak bezkrytycznie podchodzić do tego, że inne państwa w ten sposób jednak ingerują w to, co powinna i chciałaby robić Polska. A na ile jest tak, że w naszej strategii powinniśmy patrzeć na lasy jako na zasób przyrodniczy, a na ile na zasób gospodarczy? Przede wszystkim my kierujemy się zrównoważonym podejściem do lasów, wielofunkcyjną gospodarką. To znaczy, że założenie jest takie, że w danym obszarze ten las ma pełnić
różnorodne funkcje, zarówno ochronne, jak i produkcyjne, jak i społeczne, czyli udostępnianie tego lasu za darmo dla obywateli. I takie jest podstawowe założenie. Organizacje pozarządowe próbują w ostatnim czasie poddać naszych obywateli takiemu swoistemu praniu mózgu i zapomnieć o tych innych funkcjach niż produkcyjna. Chcą, żebyśmy widząc na ulicy samochód z drewnem, czy idąc do lasu, widząc stos drewna, od razu myśleli sobie, że o, dochodzi do rabunkowej gospodarki, o, lasy wyłącznie wycinają, lasy kierują się wyłącznie chęcią zysku. Tak nie dochodzi, jest. Jak się patrzy na przestrzeni 30 lat, to faktycznie lesistość w Polsce wzrasta, co jeszcze ważniejsze, wzrasta jakość tego lasu, coraz mniej monokultur, coraz więcej lasów mieszanych, coraz więcej lasów, które są bardziej naturalne. No ale ostatnie parę lat to faktycznie jest wzrost wycinki. Wzrasta również zasobność. Wzrost to nie jest kwestia paru lat, dlatego że jeżeli mamy starzejące się drzewostany, a tak jest, i to on również pokazał raport NIK-u z 2015 roku, czyli za jeszcze prezesa Kwiatkowskiego, i jakby podsumowujący funkcjonowanie lasów państwowych wtedy, kiedy nadzorowane były przez Platformę i PSL, pokazywał właśnie, że lasy w Polsce się starzeją. Wcale nie traktował tego jako coś pozytywnego, wskazując na to, że jakby mniej młodych lasów może prowadzić do tego, że w którymś momencie stabilność i trwałość lasów zostanie zachwiana, no bo naturalnie zmierzamy do większej ilości starzejących się drzewostanów czy drzew, które później będą się mogły rozpadać. Na to wszystko nakłada się również sytuacja zmian klimatycznych, które są mocno odczuwane. Często są susze, niższy poziom wód gruntowych, to powoduje osłabienie tych drzew. Jeśli są osłabione, częściej są atakowane przez różnego rodzaju owady szkodliwe, więc przed leśnikami jest naprawdę olbrzymie wyzwanie, żeby zachować stabilność i trwałość lasów. Natomiast często organizacje pozarządowe, Komisja Europejska zaczyna nalegać na to, żeby w tym czasie, w tym trudnym czasie lasy zostawić samym sobie. A co oczywiście, jest złego w starym lesie? Oczywiście przyroda sobie poradzi. On obumiera, ale czy nie lepiej spacerować po starym drzewostanie niż po nowym? Ale musimy wziąć pod uwagę, z jakim przekrojem lasów w Polsce mamy do czynienia. Pamiętajmy, że po II wojnie światowej my, odtwarzając lasy tam, gdzie zostały zniszczone, czy dokonując nasadzeń na terenach porolnych, w pierwszej kolejności sadzi się takim gatunkiem, który sobie na tej glebie, na tym siedlisku poradzi. Więc w dużej mierze mamy monokultury, mamy jednogatunkowe, często również jednowiekowe lasy. One są najbardziej podatne na wszelkiego rodzaju zagrożenia, stąd to wyzwanie przed leśnikami, żeby przebudowywać te lasy, dostosowywać je do siedliska, urozmaicać je, a tego się nie da zrobić, pozostawiając lasy samym sobie, bo nawet jeśli dojdzie do rozpadu, to najczęściej wielkoobszarowego w tym samym czasie, tak jak powiedziałam, przyroda sobie poradzi, ale my jako ludzie będziemy na to czekali dziesiątki lat. A jeżeli będziemy mieli dobrą strategię, to jak będzie wyglądał, jak może wyglądać las w Polsce? Przede wszystkim myślę, że dzisiaj musimy zostawić decydowanie o tym, co się dzieje w lasach, ekspertom. Nie tak zwanym wrażeniom społecznym, nie tak zwanym oczekiwaniom różnego rodzaju organizacji, które być może nawet mają szczytne założenia i jakieś ambitne cele, ale nie biorą za to żadnej odpowiedzialności. W związku z tym mogą sobie oczekiwać i żądać, czego chcą. Natomiast na leśnikach, na państwie polskim leży odpowiedzialność za to, co dziś i za to, co jutro. W związku z tym każda decyzja musi być gruntownie przemyślana, również w kontekście właśnie zmian klimatu. I tutaj, wiedząc o tym, że przez dziesięciolecia jako leśnicy, jako eksperci radziliśmy sobie bardzo dobrze, bo z jednej strony nie traciliśmy gatunków, z drugiej potrafiliśmy przywracać te, które zostały w jakiś sposób zniszczone na naszych ziemiach. Dobrze mamy zachowane siedliska. Często mamy rosnące ilości gatunków, chociażby zwierząt, które w którymś momencie zaczynają prowadzić do pewnego rodzaju nawet konfliktów. Mamy coraz więcej martwego drewna w lasach. Mamy przebudowywane systematycznie drzewostany. To pokazuje, że my naprawdę idziemy w dobrą stronę. Kwestia jest taka, czy dzisiaj powinniśmy się zatrzymać, tak jak chcą organizacje pozarządowe, i zostawić las do obserwacji, czy też jednak chronić różnorodność biologiczną, ale to wymaga ingerencji człowieka. Gdyby przyjąć za strategię propozycję Greenpeace'u na przykład, to co by się stało i z samym lasem, ale też z całą produkcją drzewną? Na pewno wyłączanie kolejnych obszarów, tak jak chcą organizacje pozarządowe, a robią to różnymi sposobami, w związku z tym, że legalnie w Polsce obejść prawa nie mogą, bo na przykład tworzenie parków narodowych wymaga zgody samorządów,
a na tą zwykle, tej zwykle nie ma, dopróbują to obejść. Tak się wydarzyło przy Puszczy Białowieskiej, kiedy utworzono tam tak naprawdę Park Narodowy, zgłaszając większy obszar puszczy do Światowego Dziedzictwa UNESCO, wpisując tam pewne kryteria i pewne strefy, co zablokowało leśnikom możliwość funkcjonowania, ale tam jeszcze się wydarzyła ciekawa rzecz przy kwestiach związanych z prawem unijnym, a mianowicie wprowadzono nową definicję, która nie funkcjonowała i nie funkcjonuje nigdzie indziej, czyli tak zwany las stuletni. Przyjęto, że jeśli już 10% drzew w lesie spełnia kryterium 100 lat, to cały las należy uznać za stuletni. To znaczy, że nawet na uprawie, gdzie zostało pozostawione kawałek starodrzewia, trzeba ją uznać za stuletnią i zgodnie z ich wytycznymi z 2015 roku zabroniono tam wszelkiej ingerencji. I o to szedł wtedy spór. Ale to byłoby kolt skuteczny. Nikt by nie dopuścił tego, żeby miałaś jedno drzewo stuletnie. Czyli dokładnie, nie zostawiano tak, ani nie zostawiano by starych drzew, no postuszoby wszystko, byleby tylko uniknąć magicznej granicy 100 lat. Jeśli byśmy dzisiaj to wprowadzili, pewnie tak, przy założeniu jednak, że weszłaby ta definicja 10% do całej Polski, no to już na dzień dobry mielibyśmy dominację terenów, których już trzeba byłoby przestać gospodarować. Warto również wskazać na taką kwestię, którą wtedy, właśnie w 2018 roku, kiedy eksperci UNESCO odwiedzali Puszczę Białowieską, leśnicy usłyszeli od obecnych tam organizacji. Przyszli do mnie strasznie wzburzeni, mówiąc, że organizacje, przedstawiciele tam obecni powiedzieli, że oddajcie nam 20% lasów, a damy wam spokój. I dzisiaj mam wrażenie, że właśnie poprzez takie działania zakulisowe, przez Komisję Europejską, przez różnego rodzaju dokumenty, skargi do TSUE, próbuje się zrealizować to założenie, czyli organizacje chcą mieć wyłączone z użytkowania jakąś część polskich lasów, tylko jeszcze raz zwracam uwagę, nie biorą za to żadnej odpowiedzialności, ani za bezpieczeństwo ludzi, którzy tam będą przebywać, ani za trwałość siedlisk, ani za trwałość gatunków. Wyłączenie człowieka nie zawsze jest dobre i w przypadku ochrony przyrody musimy pamiętać, że ona na pewno nie jest czarno-biała, jest zielona, ale ma tych zieleni tak wiele różnych odcieni, że powinni o tym dyskutować eksperci. To jeszcze pani minister, wracając do tego biznesu, o jak duże pieniądze chodzi? Na ile jest tak? Gdzie, jakie sumy chodzą za kulisami działań o ochronę przyrody? Niedawno czytałam Teko Reporters i wskazywał, że zgodnie z raportami GUS-u, rachunki leśne w Polsce, to jest rok 2020, wskazano, że wartość całego drewna z polskich lasów to było 320 miliardów złotych. Samego drewna. Nie mówimy o gruntach, nie mówimy o zasobach, nie mówimy o kwestiach niepoliczalnych, o gatunkach, siedliskach i tak dalej. Więc już tylko ten element, ten ułamek... A to połowa polskiego, całego polskiego pokazuje, budżetu. Jak wielki majątek na pniu mamy w Polsce. I tym bardziej powinniśmy rozsądnie tym majątkiem gospodarować. A co chce z tym majątkiem zrobić Unia Europejska? Fakt, że Unia próbuje wrzucić gospodarkę leśną do kompetencji dzielonych, pokazuje, że może tak być, że za biurkiem brukselskim zapadnie decyzja, że w jakimś obszarze jakiegoś kraju, załóżmy, że w Polsce, bo przecież nie na gruntach prywatnych w innych państwach, tylko tam, gdzie państwowo, zażąda się zaprzestanie pozyskania drewna, zarzucenie jakby miejsc pracy z tym związanych, przemysłu drzewnego, eksportu drewna i tak dalej, i tak dalej. No to będzie uderzenie w naszą gospodarkę tylko jedną decyzją z zabiórka w Brukseli. Oczywiście to będzie jak zawsze polane pięknym sosem ochrony przyrody, ochrony środowiska i nie daj Boże jeszcze poparte przez naszych posłów czy europarlamentarzystów, czy posłów tutaj z Polski, a przecież niestety często tak się dzieje, że do walki politycznej leśnicy zostali wprzęgnięci tylko dlatego, że dzisiaj akurat rządzący są z takiej, a nie innej partii. Kto zyska na takim rozwiązaniu? Na pewno obawą jest, czy zyska przyroda, bo tak jak mówiłam, pozostawienie wielkich obszarów bez ingerencji człowieka może prowadzić do uproszczenia struktury gatunkowej, do utraty pewnego rodzaju siedlisk. Może prowadzić do tego, że zaczną zamierać nam lasy i w tym momencie lokalna społeczność też będzie miała problem. Mogą być wtedy utracone lokalne miejsca pracy. Może być wpływ na obniżenie naszej konkurencyjności, przemysł drzewny, przemysł meblarski, więc szukanie wtedy, kto na tym zyska, no sam fakt na początku naszej rozmowy, wskazywanie, kto
zaczyna do Polski sprowadzać drewno, z których kierunków, to myślę, że to może nam dać odpowiedź. To jest robienie miejsca dla kierunku wschodniego, północnego, południowego, zachodniego? Kiedy dyskutowaliśmy o strategii różnorodności biologicznej i o tym, że powinniśmy wyłączyć część obszarów z pozyskania drewna, to akurat jeden z instytutów niemieckich zrobił badania, z których wyszło, że pierwsze kierunki, z których drewno będzie zastępowane, to będzie Rosja, Brazylia i Kanada. I oczywistym jest, że ze względów finansowych dla Polski czy dla Europy, to ani Brazylia, ani Kanada nie będą pierwszym. Dzisiaj często wszyscy się zasłaniają, że przecież Rosja jest obwarowana sankcjami, jest to niemożliwe, ale z drugiej strony czasami często, nie jest diamenty, nikiel, są takie towary, które wjeżdżają bez przeszkód. Często też słyszę niestety, że do Unii Europejskiej drewno z Rosji wciąż jest sprowadzane, tylko że nie wprost z Rosji, a przez kierunek turecki. Nie wiem, czy to jest prawda, natomiast pojawiają się gatunki na naszym rynku, które no, raczej w Europie nie występują. Konkluzja jest taka, kiedy pracujemy, kiedy myślimy o gospodarce leśnej, także o nawet takim bardzo wydawałoby się wyższym i pozbawionym biznesowego aspektu działania jako ochrona przyrody, to właśnie ten biznes jest na pierwszym planie, albo jest, może nie jest na pierwszym planie, ale jest w tle i jest najważniejszy. Myślę, że widać to przy małych inwestycjach, widać to przy dużych inwestycjach, widać to było nawet przy zaporze na polsko-białoruskiej granicy, kiedy tak naprawdę to tylko aspekty środowiskowe były podnoszone jako element prowadzący do tego, że ta zapora nie powinna powstać, bo przecina szlaki migracyjne, co oczywiście jest nieprawdą, mamy tam przejścia dla zwierząt. Te same organizacje jakoś dziwnie cicho są wtedy, kiedy inne kraje prowadzą na przykład odstrzał gatunków ściśle chronionych. U nas Szwecja właśnie podjęła decyzję o odstrzeleniu chyba 300 rysi. Rysie wcześniej były wilki. Więc jakby to nierówne traktowanie również przez Komisję Europejską jest przez Polaków odczuwane i obawiam się, że w momencie, kiedy organizacje pozarządowe poprzez wyrok TSUE miałyby dostać dodatkowe uprawnienia blokowania gospodarki leśnej w niektórych obszarach naszego kraju, to tak naprawdę rozpoczynałby się powoli dochodzenie do tego, że zarządzanie byłoby spoza Polski i na pewno nie w interesie Polski. Powiedziała Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska. Pani minister, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była strategia dla Polski. Zanim skończymy i strategię, i popołudnie wnet, jedna informacja. Jest godzina 18.05, ale dlatego rozmawialiśmy dłużej, bo dzisiaj wyjątkowo nie ma studia Dziki Zachód, ale będzie coś innego, więc wszystko jest przed nami, warto zostać z Radiem Wnet, a ja Państwu życzę miłego wieczoru i do usłyszenia. Strategia dla Polski. Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.